Uwaga, ten materiał zawiera spoilery dotyczące kolejnych odcinków Dragon Ball Super, więc jeśli nie chcesz psuć sobie zabawy, wyłącz ten film. A więc jeśli dalej tutaj jesteście, witam was bardzo serdecznie, porozmawiamy sobie o kolejnych odcinkach, wszyscy to nagrywali, może ja nie jestem aż taki znawcą, może chociaż coś tam wiem, ale w sumie wiedziałem, że Monaka nie jest takim siłaczem, choć do tego jeszcze mam wątpliwości, ale do tego zaraz przyjdziemy. Więc dowiedziałem się o nowych odcinkach Dragon Ball Super, a mianowicie opisach. I tam wychodzi na to, że Goku będzie wykorzystywał tą technikę, taką technikę, która już dawno była w Dragon Ball Z, czyli Kaioken plus Kamehameha. Pierwszy opis to zawiera 38 odcinek, który tam mówi, że Toki Tobashi to jest ta technika Hita, no i tam Vegeta sobie nie daje rady, Goku wchodzi, to już my wiemy. Te przecieki wyszły przed odcinkiem Dragon Ball Super 38, więc ja to niedawno zobaczyłem, nie dzisiaj, ale niedawno, jakiś czas temu, chyba dwa dni temu, coś takiego o tym się dowiedziałem najpierw od kogoś innego. W ogóle tak oglądałem innych, co o innych youtuberów, że tak powiem, no innych youtuberów, co o tym sądzą. No i pomyślałem, że też swoją cegiełkę dorzucę do tego. I w sumie mogę tam, nie przejmuję się kimś, kto powie, że ja się na tym nie znam czy coś, bo chociaż coś tam wiem, bo dużo rzeczy jakby widziałem, co będzie się działo, no i coś tam jednak wiem, o co chodzi. Więc przejdźmy do kolejnych odcinków. Pierwsza wersja, że Goku tam rzuca wyzwanie tej właśnie tej technice, tej Hitowi z tą techniką. Druga wersja jest taka, że Hit potrafi przeskakiwać, to jest prawie to samo, ale jest spoiler, że Goku jest w stanie poradzić sobie z właśnie tą techniką Toki Tobashi. Hit nadal walczy, tam było w trailer pokazane, że on się wkurza ostro, ale powiedział Goku, że się nie podda i myślę, że to wygra. Goku postanawia użyć Kaiokena i rzuca Kamehameha. Tak, rzuca Kamehameha i to będzie fajne połączenie. Ja coś tak przeczuwałem, tak myślałem, czemu on nie może użyć Kamehameha. Tak naprawdę Kamehameha było już, jest jakby porzucone, nikt z tego nie korzysta, mimo że Kamehameha nie zmienia się, jakby energia jest dalej, to jest mocny atak, ale mało osób, znaczy Goku nie korzysta z tego, Yamcha tam został też porzucony, właśnie nikt już tam nie mówi, bo tak jak właśnie to tak było, że ci, którzy mieli moc, którzy na przykład uczyli Goku, spadali na inny plan, tak samo z Yamchą, oni stali się słabi, jakby Dragon Ball skupia się na tych silniejszych, no to wiadomo już, chociaż tam Krillin mówił, że jest słaby, Goku tam go zaatakował i chciał właśnie stać silniejszy, no ale ten Kaioken i rzuca Kamehameha, to wydaje mi się bardzo fajne połączenie. Podobno niby to ma być właśnie Dyczesław mówił, właśnie też tak jakby się analizuje tym, co Czesław mówi, ale też dużo tam swoją cegiełkę, żeby nie było. Pierwszy raz w ogóle oglądałem tam Czesława, to słyszałem już jego, on dubbingował Dragon Ball Kai i bardzo fajnie się słuchało. Potem zobaczyłem, że Dragon Ball Super, na początku tak nie wiem tego, ale w sumie po prostu ja tak zawsze mam prawie ze wszystkim, że najpierw mi coś tam nie pasi, ale potem mi się spodobało i jakoś no fajnie się ogląda z lektorem, po prostu dobrą osobę dobrali do dubbingowania, do lektora odcinków, bo ja na przykład bym się nie nadawał z moim głosem, mimo że mam lat ile mam, to z moim głosem bym się nie nadawał, a bardzo bym chciał. Przejdźmy do kolejnego opisu odcinka, czyli mamy tak o, 40 odcinek, rozstrzygnięcie, to jest tytuł tymczasowy, mamy turniej dobiega końca. W zrywie wściekłości Champa chce zniszczyć swoją pokonaną drużynę, Kaba i inni zastygli w strachu, no i w tym momencie na ringu pojawia się. I kto może tak naprawdę się pojawić?
oglądałem u zagranicznego youtubera, który tam komentuje odcinki Dragon Ball Super i oglądałem i on powiedział, że wszyscy myślą, że to może być Gohan, no i tak naprawdę nikt nie mówił o tym, że może to być Monaka. Co prawda, Czesław też tak mówił, oczywiście o tym, ja też tak sądziłem, że, ale coś nie pasuje, niby to może być taki słabiak, ale on powiedział, ten angielski youtuber powiedział, że może pojawić się Monaka, Monaka w takiej jakby, nie wiem, silniejszy, może tak naprawdę być mocny ten Monaka, nie wiemy dokładnie, kto tam jest, ale przychodząc, Monaka może być takim siłaczem, tak jak on mówił, właśnie ten youtuber, że może Toriyama może być tak naprawdę trolle-yama. Nie, on może być trolem totalnym i może wszyscy myślą, o Monaka, nie, bo słabiak. No nie wiadomo, może sobie gadać Whis z Beerusem, co tam, że on jest słaby, ten Monaka, ale tak naprawdę może wyjść i wiecie, i o, pokazać swoją energię. Może być taki cichy, skromny, jak introwertyk, a tak naprawdę jak chce, to potrafi i pokaże sobie jakoś moc. Co do Monaki, teraz przejdziemy do Gohana. Trudno, żeby był Gohan, że Czesław powiedział, że Whis może być wszechmocny i on może trenować Gohana. No, raczej Gohan by sam trenował, to prawda, może być tak, że on trenuje w komnacie duszy i ciała, bo on chciał już tak się zmotywować, żeby chronić swoją rodzinę, no, zajmować się nauką i tym wszystkim, ale nie spoczywać na laurach i cały czas trenować, więc mógł tak zrobić, skoro Vegeta i Goku tam trenowali przed tym tam turniejem, więc czemu Gohan by nie mógł i też może to go wzmocnić? To jest prawda, ale czy to by Gohan wszedł na ring i by się zamienił w poziom, wiecie, był Misty, poziom miał Mystic i się zamienił, już transformację już osiągnął Super Saiyajin Blue i to jest było fajne, jak w Zetce on przewyższył Goku, Vegetę, ale nie wiem czy teraz, jest chyba tak daleko, żeby on przewyższył albo był na takim samym poziomie. Być może to będzie prawda, że Gohan osiągnie poziom Super Saiyan Blue, czyli wyższy, może wyższy poziom osiągnąć, ale czy w tym momencie jak on wchodzi na jakby na ring właśnie i że się zamieni w Super Saiyan Blue, to mi się nie wydaje raczej tak jakby nie było, ale kto wie, no mógłby też się mylić, a nigdy to nic nie wiadomo. Tak każdy myślał tak, siak, a wychodzi na to inaczej. Więc to są takie moje jakby spekulacje dotyczące tego. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia do następnych produkcji. Pewnie do informacji jeszcze, które wyjdą, to na pewno będę nagrywał. To tyle i trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, no i cześć.